Cześć. No? Witam na moim kanale o pszczelarstwie hobbystycznym w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zakładam pułapkę na pszczoły. Takie pułapki są sprzedawane tutaj przez właściwie chyba wszystkich największych dostawców sprzętu pszczelarskiego dla hobbystów i dla profesjonalistów w Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj mam takie dwie pułapki ze sobą i chciałbym dzisiaj je zamontować, a przy okazji pokazać Wam, jak takie pułapki wyglądają. Zbudowane są właściwie z papieru. Jest to bardzo gruby karton prasowany. Wygląda to jak doniczka. Przypomina doniczkę z otworem na dole. Ja dodatkowo jeszcze musiałem wzmocnić ten papier, więc kupiłem sobie w sprayu silikon, zaznaczyłem dookoła tym silikonem całą tą doniczkę, łącznie z wieczkiem, tak na wszelki wypadek, w razie gdyby deszcz próbował to przemoczyć, ale nie sądzę, żeby ten deszcz przemoczył to, ponieważ jest to bardzo grube. Tak więc wieczko wygląda mniej więcej tak. Zamontowałem uchwyty do powieszenia to na drzewie. Wewnątrz są, jak widać, wyżłobione takie rowki, które powinny pomóc pszczołom, które się tutaj zagnieżdżą, budować plastry miodu, bynajmniej na początku. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Do tego zestawu, który montuje się na drzewie, sprzedawany jest taki wabik, który też tutaj dzisiaj użyjemy. Jest to, nazywa się Swarm Lure. Prawdopodobnie jest to jakiś zapach, przypuszczam, limonki albo coś w tym rodzaju, co przyciąga pszczoły, które gdzieś się wyroją. Więc zobaczymy, jak to będzie działało. Jeśli zadziała, będę się bardzo cieszył, złapiemy jakiś rój i będziemy mogli go potem obsadzić w jakimś ulu. Podejdź, Karina, bliżej, pokaż, co to jest. Widać? Dobrze. Tak więc zamontujemy najpierw ten wabik w ulu. Tutaj. Zobaczymy. O, już się nawet coś zalęga. Jakieś gąsienice mi włażą do środka. Oczywiście mocując tą kopertkę posłużę się najlepszym narzędziem dla hobbysty, czyli duct tape. To jest najlepsze narzędzie. Skleja wszystko, zakleja, łączy i tak dalej. Postaram się przykleić to w miarę blisko wlotka. Nawet pokażę Wam, jak to wygląda w środku. W środku są dwie takie fiolki. 0,2 mniej więcej. Takie. I rzeczywiście mają zapach limonki. Przykleimy to wewnątrz. Mam nadzieję, że zapach będzie się wydobywał i pszczoły się dadzą na to nabrać. Kopertę mamy zamocowaną. Teraz tylko zabezpieczymy wieko. Tutaj są z boku takie otwory do zabezpieczania, więc wbijemy tutaj kilka gwoździków.
ponieważ jest to dosyć grube, więc gwoździki przez to przejdą i dodatkowo przytrzymają nam całe wieko. Teraz wyciągniemy gwoździe. W których miejscach będę musiał chyba wbić trochę wyżej. Będzie trzymać. Ciekawe, czy tu będzie trzymało. Tak, tutaj dosięga. Tak. Tu jest też. Ostatni. No i mamy przygotowaną pułapkę. Powinno po prostu wisić. Teraz jest ok. Tak więc pułapkę mamy przygotowaną. W środku sprawdzam tylko, czy ta koperta jest przykrzepiona. Jest, trzyma się. No i zaczepimy to na drzewie i będziemy czekać, czy jakiś rój z okolicy się pojawi, czy nie. Mamy dzisiaj końcówkę maja, z powodu późnej dosyć wiosny w Massachusetts. Miejmy nadzieję, że jakiś rój się nam chwyci. Zamontujemy teraz pułapkę na drzewie. Lartek z tego gwoździa, bo nie ma miejsca. Tak więc pułapka jest na górze. Pokaż pułapkę na górze, jak jest zamontowana. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, jaka to wysokość jest, jakieś, ja wiem, do 5 metrów może, więcej nie ma. Tak więc pułapka jest zamontowana,
Jeszcze jedna została do zamontowania. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt.